Czy wiesz, że premier może w każdej chwili zwrócić się do Sejmu o wyrażenie wotum zaufania dla rządu? Ta procedura pozwala premierowi uzyskać potwierdzenie poparcia parlamentarnego dla rządu i jest typowym elementem systemu parlamentarno-gabinetowego. Wniosek o wotum zaufania może złożyć tylko premier, a Sejm ma obowiązek go rozpatrzyć. Udzielenie wotum zaufania oznacza, że rząd cieszy się poparciem Sejmu, co może mieć znaczenie w kontekście zmiany polityki, rekonstrukcji rządu czy wzmocnienia pozycji negocjacyjnej na arenie międzynarodowej. Brak udzielenia wotum zaufania zobowiązuje premiera do złożenia dymisji rządu, którą prezydent musi przyjąć. Chcesz znać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.